13 października wspominamy błogosławionego Jana Fornisini, prezbitera i męczennika. Jan urodził się 23 lutego 1915 roku w pobliżu Bolonii na północy Włoch. Jego rodzice byli prostymi, skromnymi ludźmi. Miał jeszcze starszego brata. Mimo pewnych trudności ukończył seminarium duchowne i przyjął święcenia kapłańskie 28 czerwca 1942 roku. W czasie mszy świętej prymicyjnej powiedział o sobie: Pan wybrał mnie, abym był sługą wśród sług. Te słowa potwierdzał swoim życiem. Po dwóch miesiącach, 21 sierpnia 1942 roku, został proboszczem w parafii Sperticano. Znał tę parafię, w której mieszkało około 400 osób, gdyż już wcześniej pomagał ówczesnemu proboszczowi, a po jego śmierci zastąpił go. Działania wojenne w tamtym terenie były wtedy wyjątkowo krwawe i okrutne. Ksiądz Jan był nie tylko gorliwym duszpasterzem. W czasie działań wojennych pomagał w różnoraki sposób. Chronił niewinnych ludzi przed barbarzyństwem nazistów, pozbawionych dachu nad głową przejmował na probostwie, pertraktował też z władzami niemieckimi i dzięki temu wielu ludzi ocalił przed śmiercią. Pocieszał też rozpaczających i grzebał zabitych, choć to było surowo zabronione. Pewnego dnia ksiądz Jan stanął w obronie dziewczyny, napastowanej przez Niemca. Niedoszły napastnik następnego dnia zastrzelił go. Ksiądz Jan zginął 13 października 1944 roku, ofiarowując swoje życie za inną osobę. Miał wtedy 29 lat, a dopiero od dwóch był księdzem. Został beatyfikowany 26 września 2021 roku. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, z Twoją pomocą błogosławiony Jan aż do śmierci walczył w obronie wiary. Sprawdza jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.